gadała. Można jeździć? Nie, nie można. Nie. A to jak pojedziemy z Łukaszem, to sobie pojedziemy tam. Dobra. Idziesz po kawę? Idziemy, no ale wiesz to, tu w tym lasku coś było fajnego. To jest miejski, tam jest stadion. I muszla koncertowa. No, no. Pojechałem kiedyś z kumplem. No. Ludzie chodzą z tym spacerkiem, a my zaczęliśmy jeździć. Trzy minuty jakiś facet wyszedł nam na ten. Tutaj przy samym wyjeździe. I już dzwoni na policję, ten. Nie wiem, tylko przejadłem. Gdzie jeździliście do parku miejskim? Ale jaja. To jest stadion. Aha, no to nie można tam jeździć, dobra. No. Przekonałeś mnie. Ale moja tablica fajnie wygląda. No moja też. No twoja już w ogóle. Moja jest treściorska. Skasował mi się ten film, co mi w tablicy znalazłeś. No mówiłeś. No mówiłem. No ale to teraz widzisz, ma... Słuchajcie, Sławas mi znalazł moją tablicę, dzisiaj ja powinienem mu znaleźć jego. I dzisiaj znajdziesz. Dzisiaj znajdę twoją. No. Będę patrzył. Ty masz kra? Nie kra. Ja poproszę kawę. Wiesz co? Sławas. Jakbyś chciał czopki, to mam. To mam. Ale to się pod pachę kładzie, te czopki. Nie. Nie, to nie, nie. To są pod pachę. Ten do nosa możesz kłaść. Siema. Cześć. Żółwik. Cześć. I tata też. To na razie. Pa, pa. Wracać tą samą drogą. Chodzi o tą tablicę, czyli od Bakości. Musimy się trzymać tego szlaku. Chociaż to z jakąś ścieżką pojeździmy. Ty jeździłeś z nami wzdłuż? Nie. Bo teraz jest dużo wody. Jeździliśmy jak wzdłuż tej rzeczki. Tak. Tamtą stronę przejeżdżaliśmy do ten, ale jest za dużo wody się potopi. A tu nie można tędy jechać? Patrz jakie podjazdy ty. No wjeżdżamy. Wjeżdżamy, dawaj. Więcej podjazdów. No, możemy zjechać i sobie popodjeżdżać. Chociaż coś.
Co tam? No tu jest piękny, ostry. To dawaj. Ale jak tu nie... Ale możemy tam zjechać i wjechać z powrotem. Od razu maszyny się zagrzały. Dobrze. Może się uda. Się nie uda. Się nie uda. Wydaje się proste. Ale niestety. Zaraz zobaczymy. Ja próbuję jeszcze raz. Prawie wjadę. Cicho. Biegów nie mam. Nie mam biegów. Ty, biegów nie mam. Ty, no nie mam. Chyba sprzęgło mi się spaliło, ty. Ale jaja. Nie mam biegów. Pizda. Kuźwa. Mać. Majster, jak tu wrócić? Ty, nie mam biegów.
To znaczy? Jak zmieliłem zębatkę. Kuźwa. Zębatka jest. O kuźwa. Co? No masz zębatkę, to najgorzej, to biegi zmieliłeś. Co zmieliłem? Biegi. Jak biegi? Było słychać jak rzęziło. Czyli skrzynię. Zobacz, włącz go. Coś śmierdzi, wiesz? Nie ma. Nie ma biegów. A w ogóle puścić sprzęgło? No. Śmierdzi, wiesz? Ja pierdolę, to w środku zmieniłem zębatkę. No. A się śmiałem z Tomka, że pali sprzęgło. Ale gorące, ty, no. Albo sprzęgło. Sprzęgło. Czuć jak śmierdzi. Weź powąchaj. Czuć. Czuć, nie? No, chodź, chodź. Może jak ostygnie. Może, to tak jak było nad morzem. Jak ostygnie, to może złapią te tarczki złapią. No może. A widzisz, chciałem na siłę tu podjechać. No właśnie chciałem. Ale podjechałem. To co? Pchamy go? Bym całą ją podjechał. Ale tu tylko na pustęgle mogłem, nie? Rozumiesz? No i pustęgle mogę zbiarę. No. Lepiej chyba go na dół było zwalić. Ja pindę. Poczekaj. Tak mówię, nie idzie mi ten motor, mówię, o co chodzi, zaczęło dymić. Nie no, już było słychać daleka. Kuźwa, to się zachciało po krzakach jeździć. Dobrze, enduro, nie? Tutaj pojechali 30 km, znaleźli podjazd i dorwali się jak głupki. Hej, koniec. Fajnie, fajny wypad, Sławas. Petarda. Nie no, nie działa. Musisz tu sprowadzić go. Czemu? No bo tędy musisz jechać. No to zjadę. Jadę. Dobra. 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 A jeszcze Sława musi znaleźć tablicę, nie? Majsterszef. Cały. Kurde. Może Radek przyjedzie lawetą, kurde, by było fajnie. By mógł pomóc, nie? Fajne podjazdy. O, już ulica niedaleko. Mam nadzieję, że Sława się w godzinę obrobi, co? Chociaż wątpię. O, jest Radas. Dzwoni. Uratowany może jestem. Radio, siema, ratuj. Siema, co tam? Bo widziałem, że dzwoniłeś i napisałeś, że ci sprzęgło nie było. W Barcinie stoisz? No, w Barcinie, no. Przy działkach. Na motorem, wiesz? A motorem? Motorem, no. Ha. Ty za daleko jechałeś?
No, na Józefinkę. Ta, ale wiesz co, bym przyjechał po ciebie, ale dopiero po 18, bo teraz wracam z Gdańska. O kurwa. Jadę po młodego z modem na 16.30, jadę na trening. O Jezu, a słuchaj, ja ten Adam. Braszka? No. Braszka jest w trasie na Gdańsk. Aha. No to lipa, no Sławas pojechał po przyczepę do Ina, nie? No to może to Sławas przyjedzie, nie? No, no to łatwiej trochę przyjechać, myślałem, że w samochodzie. Nie, nie, nie. Ale się spaliło, no bo dym poszedł jak głupi. No trudno, jakby Sławasowi się to samo stało, to też bym jechał po lawetę i bym go ciągnął. Chciałem jeszcze te belki zrobić. Już zrobiłem. A ci tam pewno w samochodach się śmieją. Dobrze. Pomału się ciemno robi, a ja czekam na Sławasa. Sprzęgło do roboty. Jutro pewnie rozbiorę, zobaczę jak to wygląda. No, filmik oczywiście nakręcę. Sam będę rozbierał sprzęgło. Zobaczę, co się tam wydarzyło. Mam nadzieję, że beta szybko stanie na nogi i będzie można upalać. No na razie będę jeździł quadem, ale nie mam gdzie. Więcej mam do pojeżdżenia motocyklem niż quadem. Ale co tam, pojeździcie. Szkoda, bo chcieliśmy na Ignalin jechać w sobotę. No może do Sławasa na przyczepkę wejdzie. Quad, to może quadem bym pojechał, ale to nie jest taka frajda quadem jak motocyklem. Na pewno mi się nie uda. Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest środa, jutro czwartek. Nawet jak w piątek bym dostał sprzęgło. No ale to nie wiadomo o której kurier. Trzeba odpuścić. W niedzielę jedziemy po quada Raptora dla Kuby. Też będzie odcinek. A tu co? No pomału się zaczyna ciemno robić. Szaruwa. Mam nadzieję, że do nocy Sława zdąży. No 2,5 roku bez awarii. Ale powiem wam, no musiałem to podjechać. Abym nie chciał, to bym nie spalił sprzęgła. Ale inaczej tu się nie dało wjechać. Mieliło kołem. O, tu jeszcze pozaklejane opony, tak czy tak. No co, no taka pora roku jest. Nic się nie poradzi. Tylko czekać, Sławas bohaterski. Jestem ciekawy, co tu za kwiatki wyjdą, ale kupa dymu i smrodu, nie? Ja myślałem, że to, nie wiem, z wydechu mi się rozstrzelił, czy coś, czy... Nie wiem, czy woda kapła na wydech. A to jednak sprzęgiełko. Jakby nie patrzeć. No dobra, pewnie to się zakończy powrotem na lawecie. Tylko o której to nie wiem. To nara, hejos. Już ponad godzinę czekam. No, ja już czekam grubo ponad godzinę. No ale widzicie, tak to się czasami dzieje na enduro. Ale też jest fajnie. Sławas mówi, ognisko rozpal. Aha. Tutaj paru miejscowych widziałem, porozmawiałem. Przychodził pan, co w USK z żoną jeździł, żona osobno. On osobno i tak się poznali. Na rynku właśnie w Barcinie nie mogła postawić WSK na stopy i jej tak pomógł i tak się poznali i tak ponad 50 lat są z sobą razem. Ale mówi, na motocykl już nie będą wsiadać. Czekam. Słuchajcie, tak wszyscy znajomi ostatnio coś robili przy sprzętach, dużo pieniędzy wydawali, ja tak się za głowę łapałem, mówię, kurde, ale kosmos pieniądze.
Dwa lata nic nie robiłem przy becie i tu nagle, patrzcie, sprzęgło, opony do wymiany i to jeszcze przód i tył. Jak chce się pojeździć trochę lepiej enduro, no to musi być przód i tył wymienione. Czyli tu są koszty sprzęgło ponad 1000, nie wiem, chyba że rabat jakiś dadzą, ale ponad 1000 grubo wyjdzie, z pewno 1200-1300, ale właśnie liczę na to, że będzie jakiś rabacik. No, Sławas, gdzie jesteś? Sławas, Sławas, przyjeżdżaj, Sławas. Nara, tu okleina wleciała. Opony miały być. I tu sprzęgło się zesrało. Wydech wleciał, o. A tu nic, a tu nic. A tu ciemno, a tu sam w lesie. No nie, z biegaczem. Tomek, to teraz pionę możemy sobie przybić. Z tymi sprzęgłami. Piona, Tomek. A ja nadal tu tkwię. Przechodzą tu ludzie, pytają co i jak, nie, mówię, że awaria. A to biegacz jakiś przebiegnie, a to gość z piłą, a to małżeństwo na spacerek. Sławas mówi, rozpal ognisko. No, w lesie ognisko. Ale czekam za nim, czekam. Czekam i marznę, ale... Ale jest git, wydatki. No i czekam, czekam. Czekam za Sławasem. I Tomek, pozdrawiam cię, byku. Jest Sławas! Jeszcze nie ma nocy, Sławas jest, przyczepka jest. Mistrzu, jesteś! Szybciej niż ten. Wszystko zrobiliśmy jak na rynku. Masz się popić. Nie, nie, dzięki. No masz, ma, żona się zrobiła. A co to jest? Herbata, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, herbata, bez cukru. O, dobrze, dzięki. Bo co, jak tam kiedyś mówił, że coś tak nie halo, to ja mówię, to nic, żadnego soku nie dajemy, nic, tylko żeby herbata ciepła, dzięki. Kurczę, ale mi się przydarzyło, co? Telefon ci padł mi, no. A jak się z tego pije? Nie wiem, bo... Dobra, odkładam, bo mi ciężko. Dzięki. Czyli jestem uratowany. Dzięki, Sławek. Nie ma... Bez telefonu to w ogóle katastrofa, co? No bez telefonu katastrofa, no. Ale jedziemy. Jedziemy. Uratowany.